Cześć, nazywam się Rafał Pamiński i dzisiaj opowiem Wam o ekspresach. Ekspresy są to dwa karabinki połączone taśmą. Karabinki w ekspresie mają różne zamki. Jedne występują z zamkami pełnymi, inne występują z zamkami drucianymi. Producenci ułatwiają nam rozróżnienie funkcji karabinków. Jedne używamy do wpinania do spita, są to karabinki z prostym zamkiem, inne są z zamkiem wygiętym i używamy je do wpinania liny. Też, aby łatwiej wyjmować ekspresy i rozpoznać, który karabinek idzie do spita, producenci kolorują karabinki. Ważne jest to, abyście kupowali sprzęt atestowany przez UIA. Widać to na karabinku, gdzie atest UIA jest wypisany, gdzie mamy napisany atest, wytrzymałość wzdłużną, wytrzymałość poprzeczną karabinka oraz wytrzymałość z otwartym zamkiem. Ważne jest też, abyście szanowali sprzęt, nie kładli go w piachu ani nie rzucali nim, gdyż zależy od tego Wasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie też, a wtedy, kiedy karabinek i ekspres upadnie Wam z wysokości, niezwłocznie trzeba taki karabinek bądź ekspres wycofać z użytku. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy do komentowania i na następne odcinki.